Dzisiaj rozpoczęliśmy rezydencję z choreografem z Londynu, Magą Radłowską. Te rezydencje będą powtórzone w Świebodzicach, w Czebnicy, ponieważ nasz projekt wspierany w ramach programu aktywności społecznej osób starszych, wspierany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I obejmuje działania i kulturalne, i można powiedzieć takie działania plastyczne, kosmetyczne, do tego jeszcze dochodzą gimnastyka chińska, do tego dochodzi Akademia Zdrowia Seniora. Jest tego bardzo dużo. Proszę patrzeć na plakaty. W mieście już rozwiesiliśmy plakaty. Jeszcze na niektóre zajęcia są zapisy. A dzisiaj jesteśmy na rezydencji 6-dniowej, bo aż do soboty rano i po południu jesteśmy tutaj. Jeszcze osoby, które są niezdecydowane, mogą się zapisać, bo dzisiaj jesteśmy tutaj jeszcze też od 17 do 20. I osoby szczególnie starsze, w wieku 60+, nie ma ograniczeń górnego wieku, ale też gorąco zapraszamy osoby młode, ponieważ mamy tu działania międzypokoleniowe, czyli od 14 do 59 lat. Czyli po prostu jest to projekt pokazany, że można się międzypokoleniowo bawić. W tej chwili jesteśmy w sali Zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzyskiego, Zespołu Pieśni i Tańca. I właśnie na tej sali mamy możliwość przeprowadzenia tych warsztatów z tańca współczesnego z Magą Radłowską.